Witam serdecznie. Tu Jarek z terenu po raz kolejny. A dzisiaj tak sobie wyskoczyłem. Chciałem sprawdzić kolejny dziwny pomysł. Wiecie, że jestem miłośnikiem zasilania radia z dziwnych różnych urządzeń. No i dzisiaj mamy tak, transceiver MCHF QRP, czyli inaczej Monka. Ja sam poskładałem te radio. Na pierwszy raz je wziąłem, na dowód tu nie ma jeszcze bocznej ścianki, jak widać, o niebieskie płytki, oryginalne od Monki. Od M0NK. Chińska budowa, bardzo fajna. No, wymaga przewiercenia paru jeszcze otworków niestety. No, ale tak, jesteśmy w terenie. Od razu chciałem pokazać pierwszy minus tego radia w terenie. W ogóle wszystkich urządzeń z takimi kolorowymi wyświetlaczami. Nie świeci już słoneczko zbytnie. Jest godzina 17:30, ale niestety z tego wyświetlacza da się odczytać cokolwiek jedynie na maksymalnym podświetleniu. Jak je pozmniejszamy, to już jest trudno. Pod pewnym kątem jest jeszcze folia zabezpieczająca, ale. Myślę, że ten sam problem będzie w tym nowym iComie 705, czy jak on tam się zwie. No, nieważne. Z czego zasilam dzisiaj, bo to jest najciekawsze. To jest taki chytry powerbank. Chytry powerbank. W środku znajduje się w tej chwili akurat 3 18650 akumulatorki Iony. Ale można włożyć tu 6. One są połączone równolegle. Można włożyć też jednego. Oczywiście powerbank jest też ładowarką. Pozwala ładować z portu USB. No i ma tu przełączane napięcia 5, 5,5, 6, 9 i 12. W tej chwili ustawione jest na napięcie 12. Jest oczywiście przetwornica step-up w środku. No co stwierdziłem, nie sieje zbytnio. Nie ma żadnych filtrów, kabelek bezpośrednio do Monki. A Monka przez taki mój transformator, kopia transformatora takiego z anteny Kameleon, albo który można też z wertykalem używać, jakiś tam drucik wymali zarzucony parę metrów. Może trochę trzeszczy QRN-y są na siódemce.